A przedsięwzięcie było ogólnokrajowe. Ludzie przyjechali z całego województwa, a nawet spoza województwa mazowieckiego, żeby, żeby wziąć udział w takim przedsięwzięciu. I to jest właśnie to, dlaczego ciężko się pracuje ze prasą lokalną. Ale PR można budować teraz, już na przykład wiem, że bardzo mocno przez bycie na lokalnych grupach. Tam można się naprawdę bardzo fajnie wypozycjonować jako ekspert, czy jako osoba, która rozpoczyna dyskusję. Oczywiście trzeba mieć dość twardą skórę, dlatego że wszyscy na początku atakują, że chcesz zarobić na tym przedsięwzięciu, że to i tak nie ma racji wybytu w naszym mieście. To jest audycja Michała Bunka z Marketing i Biznes dla przedsiębiorców i przyszłych przedsiębiorców. Znajdziesz w niej wiele porad dotyczących biznesu oraz rozmowy z ciekawymi founderami polskich projektów. Koniecznie słuchaj i wdrażaj w swojej firmie. Do nagrania tego odcinka zainspirował mnie Josh Pickford, który sam o sobie pisze jako twórca. I faktycznie może się to śmiało tak nazwać, dlatego że od 2003 roku stworzył prawie 60 projektów. To bardzo duża liczba, jeżeli mówimy nie o projektach dla klientów, tylko o własnych wewnętrznych projektach. Część z nich zarabiała, część z nich zarabia do tej pory, a część była kompletnym fiaskiem. Był to człowiek, a właściwie jest, bo to jest osoba, która. Nadal, nadal żyje i nadal funkcjonuje w środowisku startupowym i to jest człowiek, który jest dość młody, bo ma 40, 40 lat i pokazuje, jak od 2003 roku, czyli już 16 lat, właśnie właściwie prawie 17, bo być może ten odcinek się okaże w 2020 roku. Jak, jak od, tamtego, od tamtego czasu buduje przedsięwzięcia, których celem jest właśnie zarobkowanie. Bardzo dużo jego projektów okazało się fiaskiem. Ale Josh Pickford nigdy nie zniechęcił. Buduje je seryjnie, buduje je w sposób przemyślany, co dla wielu może być zaskoczeniem, dlatego że zbudował ich 60 w ciągu 16 lat, czyli można powiedzieć, że 5, 4, 5 rocznie wypuszczał projektów, które miały na celu być przedsięwzięciem komercyjnym. I oczywiście większość z jego projektów zarabia jakieś tam grosze, albo już dawno nie istnieje, albo zostało sprzedanych. Ale jeden z jego, jego, jeden z jego projektów przynosi 2000, 200 tysięcy dolarów przychodu miesięcznego i jest obsługiwany w kilka osób, czyli zapewnił mu bardzo dużą rentowność na tym projekcie, no i oczywiście też wolną głowę do tego, aby tworzyć kolejne przedsięwzięcia. I ja właśnie dlatego chciałem nagrać ten odcinek, a właściwie jest to do mojego tekstu, który już powstał po prostu dopiska tego, co stworzyłem. I też mam podobną duszę co Josh Pickford, dlatego że od 2008 roku buduje projekty i przedsięwzięcia internetowe, które również jak u w przypadku Josha miały różne swoje zakończenia. Część z nich funkcjonuje do dzisiaj, część z nich zostało sprzedanych, a część z nich do tej pory już dawno Gryzie Ziemi, jak to się mówi potocznie. Przyjrzyjmy się zatem moim projektom, które od 2008 roku tworzę. To nie są zazwyczaj bardzo kreatywne przedsięwzięcia, i nigdy nie, nie uważałem, że jestem jakimś startup guy, który e, tworzy wyjątkowo innowacyjne przedsięwzięcia, które tworzy technologię, która może zapewnić ludzkości coś. Wyjątkowego i coś, czego do tej pory nie było na świecie. Natomiast wszystkie te przedsięwzięcia miały taki cel, aby stać się źródłem utrzymania albo numer jeden, albo bardzo dobrą dywersyfikacją dla projektów, które już prowadzę. Ok, zacznijmy od początku. Pierwsza była agencja reklamowa EAD. Wtedy pracowałem na etacie. To było chwilę po tym, jak skończyłem maturę i zarabiałem 1600 zł w ramach pracy w urzędzie Pracowałem jako urzędnik państwowy w archiwum, więc to nie była jakaś rewelacyjna pensja, więc sama, samo stworzenie strony internetowej i design plus kod kosztowało mnie 2,5 tysiąca złotych wtedy i, i to, było, to były pieniądze, które, które musiałem oszczędzać kilka miesięcy i, i poprosić osobę, która to realizowała, żeby mi to rozbiło na raty, dlatego że z 1600 złotych za dużo nie odkładałem miesięcznie. Do tego jeszcze dokupiłem pakiet 500, za 550 zł pozycjonowania z gwarancją miejsc na, na Warszawę, na agencja reklamowa Warszawa i pokrewne. Na 10 fraz, które wykupiłem, 5 faktycznie znalazło się w top 10 i faktycznie przynosiło zapytania ofertowe. Jak się okazało, problemem było to, że nie miałem dobrych partnerów. Co mam na myśli, dobrych partnerów? To jeżeli z, 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 zacząłem szukać, szukać zleceń i te lidy spływały. To gdy wysyłałem wycenę, to byłem albo bardzo konkurencyjny, bardzo mało konkurencyjny, byłem bardzo drogi i przez to, przez to dużo osób odpadało. A kolejna rzecz to to, że jeżeli przyjąłem system typowego outsourcingu, że szukam partnera w momencie, w momencie gdy, gdy przychodzi zapytanie ofertowe, to mieliśmy problem z tym, że nasze wyceny były bardzo. No długi, długi czas na taką wycenę klient czekał. Do dzisiaj mam zapytania, do dzisiaj mam telefony z katalogów internetowych, których wtedy, wtedy były bardzo popularne i do których pododawałem sam, czy ta firma, która pozycjonowała, pododawała naszą stronę i do dzisiaj ta, ta strona generuje mi, znaczy stronę, strona już nie istnieje, do, do dzisiaj gdzieś w katalogach internetowych jest moja osoba przypisana do, do, do firmy e-advert, e-advert group, gdzie, gdzie dostaję zapytanie, nawet dwa lata temu, co już po nie, wiem, po 5 po, po, po czy sześciu latach nie e-advert, e dostałem zapytanie o wycenę dla urzędu, i to bardzo dużą wycenę, bo jakiegoś, jakiegoś bardzo dużej liczby ulotek, bardzo dużej liczby projektów graficznych itd, tak dalej. Oczywiście to był taki przetarg, gdzie, gdzie brałem udział w tym, bo bo było to interesujące, samego, samego punktu, nawet e, wzięcia udziału w takim przedsięwzięciu, w którym do tej pory nie startowałem. Klientów pozyskiwaliśmy głównie właśnie przez wyszukiwarkę, przy czym pozyskiwaliśmy to, to za duże słowo, bo, bo ja w tamtym czasie za dużo tych klientów nie obsługiwałem jako e-advert. Chociażby właśnie przez fakt, że byłem drogi, bardzo długie te czasy oczekiwania na ofertę u klientów następowały, więc, e, więc takie rzeczy Miały miejsce. Błędy, jakie popełniłem to oprócz tego już czasu realizacji, to to, to że nie mieliśmy własnego parku maszynowego i, i kompletny outsourcing powodował, że nawet gdybyśmy spinali jakieś transakcje, to klient musiałby czekać wydłużo, dość długi czas na realizację. Ja też źle do, dogadywałem się wtedy z partnerami, bo, bo, nie, bo w sumie nie wychodziłem z inicjatywy, że będę jakimś hurtowym. Odbiorcom ich prac, i przez to oni też nie dawali mi bardzo dobrych, atrakcyjnych cen, na których mógłbym zarabiać. A prawdę powiedziawszy, to stosunkowo łatwo było w tamtym czasie wejść i coś zrobić, bo wystarczało, żebym od nich otrzymywał 20-30% rabatu, i moim celem byłoby wtedy tylko pozyskiwanie klienta w takiej samej cenie, jaką oni świadczą w detalu. Więc dałoby się to radę rozwinąć. Ale trzeba by było po pierwsze zacisnąć pasa, po drugie robić to full-time. Ja tego nie robiłem full-time, tylko robiłem to w godzinach roboczych pracy urzędniczej. I wtedy jeszcze nie rzuciłem, nie rzuciłem tej pracy, bo to byłoby za duże ryzyko. No i tak się okazało, że, e, no, że nie byłem atrakcyjny i ta rywalizacja z tymi podmiotami była dość, dość ciężka. Na pewno, na pewno tutaj dużą rolę miało to, że nie byłem w pełni dyspozycyjny. Tak? Jeżeli miałbym ofertować i gdybym miał składać, powiedzmy dwie, trzy oferty dziennie, to szybko przekułbym to w pierwszych płacących klientów. Tylko ja niestety nie posiadałem wtedy własnego kapitału, nie posiadałem pieniędzy odłożonych, bo po pierwsze wszystkie oszczędności wypłukam na tę stronę i reklamę w internecie, więc bez żadnej poduszki finansowej nie byłem w stanie odejść z etatu, a to powodowało do takiego błędnego koła, bo jak nie byłem w stanie odejść z etatu, to nie byłem w stanie się też skupić na tej, na tej stronie internetowej i na tej spółce poligraficznej, nazwijmy ją, żeby dobrze... Dobrze ją obsługiwać. No, klienci na pewno też chcieli spotkań w czasie godzin roboczych, co dodatkowo nie uwiarygodniało mnie jako partnera, bo jak ktoś prosił na spotkanie, no zazwyczaj prosił do godziny 17. Ja do godziny 16 czy 17. To ja pracowałem, więc nie mogłem sobie pozwolić na to, że, mm, nie, że, że będę po prostu jeździł na te spotkania. No i to też powodowało, że Klienci też nieufnie podchodzili do takiej agencji, która jest droższa, dłużej wycenia i jeszcze nie jest w stanie w godzinach roboczych zapewnić nam jakiegoś customer care, czy jakiekolwiek spotkania i obsługi. Kolejny taki projekt, który przeanalizujemy, to sklep SEO. No to była platforma, która służyła do zakupu linków, taka link-buildingowa. Dzisiaj się to znacznie sprofesjonalizowało. Dzisiaj mamy link house'a, dzisiaj mamy press'a, które świadczą usługi w dużo bardziej profesjonalny sposób niż wtedy takie typowo spamerskie linki się kupowało, czy to wykonywane scrapboxem, czy, czy XRamerem, czy jakimiś innymi softami do pozyskiwania bardzo dużej liczby linków, często bardzo niskiej jakości. Wtedy też robiło się pseudo zaplecza pozycjonerskie, czyli strony WordPressie, które się podlinkowywało właśnie tym scrapboxem czy, czy XRAMerem, po to, żeby one jakkolwiek miały moc. No i z tamtych tych zaplecz też sprzedawaliśmy linki. Ja pamiętam, że, ja pamiętam że, że sprzedawałem też, że to właśnie najlepiej szło sprzedawanie linków z, z tych istniejących zaplecz, które postawiliśmy. Na aftermarketcie kupiłem całkiem sporo domen z. PageRankiem rankiem, wtedy PageRank rank jeszcze był, można powiedzieć, kluczowym parametrem, pod którym się wybierało zakup linków. I wtedy też pozycjonowanie było dużo prostsze, bo, bo, bo głównie opierało się właśnie na wykupywaniu linków z, z takich zapleczówek. No i na tych zapleczówkach zarobi, zarobiłem całkiem, całkiem przyzwoite pieniądze, tak? Sklep, sklep SEO to też był mój pierwszy pierwszy, moje pierwsze przekroczenie 10 tysięcy złotych przychodu miesięcznego. Ja miałem wtedy 21 lat, chyba 22 lata. Już wtedy po, posiadałem działalność gospodarczą, więc też już odprowadzałem podatki i byłem ozusowany. I taka, e, taka anegdota, że, że osoba, która, która wtedy ze mną rywalizowała właśnie ze sklepów SEO, dzisiaj po, prowadzi bardzo, bardzo rozbudowany sklep i idzie im bardzo dobrze i osiągają ponad pół miliona przychodu miesięcznego. Więc. Da się z tego żyć. Oczywiście te sklepy SEO, gigantyczną transformację przeszły. Wszystkie, które w tamtym czasie działały, przeszły albo upadek kompletny, ludzie się tym już nie zajmują, albo ci właściciele zbudowali agencje pozycjonerskie, albo właśnie sprofesjonalizowali się tak, jakby i poszli w kompletnie w inną stronę i zaczęli sprzedawać bardziej profesjonalne linki. Oczywiście, mając jednocześnie też w ofercie te katalogi nadal czy inne rzeczy, ale już podstawą przychodu są linki z portali wysokojakościowych. Jaki jest status tego sklepu? No oczywiście my go sprzedaliśmy dlatego, że ja go rozwijałem też na spółkę z pewną osobą, która, która okazała się w długofalowej współpracy nieuczciwym partnerem no i sprzedaliśmy to po to, żeby zakończyć tą współpracę. Co ciekawe, ta osoba później jeszcze pracowała ze mną jako programista, ale, ale też y, ta współpraca się posypała i, i też rozbiło się o, o uczciwość. I, I tutaj bardzo dużo rzeczy się nauczyłem. Po pierwsze, o profesjonalną umowę, profesjonalny founder's agreement przed y, przedsięwzięciem, które robimy więcej niż jedną osobę. Przez, przez to, że właśnie trzeba z, z danemu zajęciu poświęcić trochę czasu, czego mi zabrakło we advert. Już w przypadku sklepu, sklepu SEO wyglądało to dużo, dużo lepiej, dlatego że ja poświęcałem 10 godzin dziennie, 12 godzin dziennie na to, żeby rozwijać ten sklep. I prawdopodobnie, gdyby, gdyby nie kiepski partner, gdybym był na bieżąco z rynkiem, być może do dzisiaj, do dzisiaj bym to robił. Błędy, jakie popełniałam, to też agresywna sprzedaż, która była krótkoterminowo dobrym rozwiązaniem. Co mam na myśli? No, my spamowaliśmy wręcz, w sensie wysyłaliśmy maile, czy chcą korzystać z takiej takiej usługi i, i paradoksalnie to, to się sprawdzało w tamtym czasie. To nie było tak, że, że to nie, nie wypalało, tylko taką agresywną sprzedażą, spammerską wręcz, nie dało się nadzorować. Mieliśmy tak, że mieliśmy długi przestój, szła taka spamerska wysyłka i nagle... Jednego dnia z zamówienia na 7 tysięcy co w przypadku Link Buildingu wiązało się z bardzo dużą liczbą pracy, a my mieliśmy tylko dwóch, dwie osoby, które w tym działają. No i też nadzorowanie takich projektów było, było ciężkie. Tak? jakby Mieliśmy organizację, która była rozproszona, bo ja byłem tutaj w w Otwocku, ta osoba mieszkała pod Krakowem, więc, więc też organizacja takiego systemu pracy jako młody, 21-letni przedsiębiorca miałem z tym bardzo duże problemy. Nie wiedziałem, jak to zorganizować. Nie korzystaliśmy wtedy ze Slacka, nie wiem, czy w ogóle w tamtych czasach w ogóle Slack był popularny i czy w ogóle istniał. Szczerze powiedziawszy, nie, nie mam pojęcia. Korzystaliśmy też z pierwszych CRM-ów, które po pierwsze mówiły nam, z jakimi klientami się powinniśmy w danym momencie kontaktować, a po drugie, e, też prowadziliśmy w nich projekty, więc, więc kilka fajnych, ciekawych lekcji z tamtego czasu wyniosłem. I na pewno najważniejsza rzecz, której się nauczyłem, to wszystko realizować poprzez umowy. Co, co, co zabawne, pomimo tej lekcji, kilka razy później, w późniejszym etapie mojej kariery przedsiębiorczej, zdarzało mi się, że nie podpisałem umowy i za każdym razem w płakałem z tego powodu, bo za każdym razem miałem tego przykre konsekwencje. I u, u, uważam, że każdy projekt, którego się imałem, spowodował, że naprawdę dużo, dużo się nauczyłem. I większość z nich było nieudanych, to, to, to jest zabawne, ale każdy, z każdego coś wyniosłem, nawet z tego. Sklepu SEO, po, po, którym, po którym naprawdę miałem duże problemy razy finansowe, dważe zdrowotne, bo, 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 bo to było bardzo stresujące, stresujące że, że to wszystko działa w taką, taką kompletną amatorszczyzną, ale na dzisiaj uważam, że ten okres był jednym z kluczowych, jeżeli chodzi o nauczenie się kilku różnych rzeczy, jeżeli chodzi o moją, moje postrzeganie biznesu. I bardzo mocno no, dzisiaj wiem, że ukształtowało mnie pod kątem doboru podwykonawców i partnerów biznesowych. No i też metody sprzedaży, bo, 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 bo tamta metoda sprzedaży była bardzo agresywna i bardzo nieczysta. I, I nauczyłem się też, że lepszym sprzedawcą jest konsultant, który konsultuje z klientem, jak to powinno wyglądać, niż osoba, która nachalnie wpycha swoją ofertę. Kolejnym przedsięwzięciem, oczywiście one nie są chronologiczne i za co was przepraszam, ale. Ale wydaje mi się, że, że, że to nie jest aż tak bardzo znaczące. Najważniejsze są błędy, lekcje, które można wyciągnąć z takiego podcastu. Kolejna rzecz, którą zrobiliśmy, to też zrobiliśmy na współkę z moją siostrą to szkółka szachowa. Szkółkę szachową robiliśmy przez jeden rok, dlatego że bardzo szybko zauważyliśmy, że niestety źle zaadresowaliśmy potrzeby. Zrobiliśmy szkółkę szachową, która sama w sobie miałaby Ogromny potencjał i rynek by pewnie po dzisiaj pokochał takie rzeczy, ale my to zrobiliśmy po pierwsze w małym mieście, które już było nasycone, dlatego że moja siostra e, uczestniczyła do innej szkoły szachowej, a właściwie na zajęcia szachowe, bo to nie była nawet szkółka szachowa, do pewnej osoby, która była bardzo popularna w, w Otwocku, która nawet udzieliła nam rad, jak powinniśmy w ogóle rozwijać tą szkółkę szachową, co, na co powinniśmy wziąć uwagę, ale jednak nie pozyskaliśmy wystarczającej liczby klientów, dlatego że, że tak na dobrą sprawę w tamtym czasie tylko i wyłącznie ta szkółka, czy właściwie te lekcje szechowe, do, do których, do których w których uczestniczyła Marta, moja siostra, to, tylko, to, to właściwie tylko tam jakby większość rynku była w, w otwartym skupiona. Pozyskiwanie klientów było stosunkowo proste, bo, bo robiliśmy kampanię facebook Adsową i to bardzo dobrze działało, bo wtedy, mieliśmy, wtedy można było targetować na grupy i mieliśmy taką grupę rodzice odvozk czy, czy mamy Otwock i, i to bardzo bardzo dobrze pozyskiwało klientów. Niestety nie, bo nie byliśmy w stanie być elastyczni w stosunku do, do, naszego, do naszych klientów. Bo tam na naszego maila spływało bardzo dużo różnych próśb. Tak? Czy jest to możliwość lekcji w innych dniach, czy jest możliwość robienia indywidualnych lekcji. To jeszcze nie akurat indywidualne lekcje nie były problemem. Problemem było to, że na wczesnej fazie chcieliśmy się dopasować do każdego klienta każdemu klientowi pasowała inna godzina i inne dni, co powodowało, że mieliśmy bardzo różny rozstrzał. I te lekcje nie były ekonomiczne, bo żeby pokryć wynajem sali i chociażby trochę zarobić, to powinniśmy mieć duże skupisko uczniów w jednym czasie. A przez to, że mieliśmy tych lekcji szachowych w różnych dniach, w różnych dniach tygodnia i w różnych porach, no to mieliśmy tak, że mieliśmy jedną, dwie osoby na sali. Stworzyliśmy bardzo fajną identyfikację. My wydaliśmy naprawdę kupę pieniędzy, na, czy kupę pieniędzy na tamten czas, na identyfikację. Zrobiliśmy naklejki, że ktoś był na lekcji, naklejałyśmy naklejki, które uprawniały do. No, jakby system całej grywalizacji został przeze mnie wymyślony strategii rozwoju tego przedsięwzięcia. No i jakby trochę na dzisiaj widzę, że to był przerost formy nad treścią, bo wydrukowaliśmy 5000 ulotek, ale jak sobie pomyślę ile potencjalnie może być zainteresowanych osób szkółką szachową w Otwocku, to to są znacznie mniejsze liczby. I ta identyfikacja, za którą zapłaciłem no całkiem sporo, bo branding plus ulotki i tak dalej, to wyszło na tamten czas mnie wyszło kilka tysięcy złotych, co, co było ewidentnym przerostem formy nad treścią, to spowodowało, to, to jakby powinniśmy się skupić na zupełnie innych rzeczach. Na Facebook acach, bo wiedzieliśmy, że to performuje w naszym przypadku, powinniśmy zacząć lepiej dogadywać się z władzą miasta, żeby robić jakieś wspólne wydarzenia, które miałyby de facto wypromować tą szkółkę szachową. Niestety, próbowaliśmy rozmawiać z, z urzędnikami i to, co dzisiaj uważam za bardzo mój duży błąd, to to, że nie wszedłem im na głowę i nie powiedziałem, że co z tego, że jest już jedna, jedna szkółka szachowa w Otwocku, skoro, mogą, skoro być może jest przestrzeń na dwie. I za bardzo łatwo się poddałem i nie wszedłem tym urzędnikom właśnie na głowę, i oni powiedzieli właśnie, oni mnie jakby skrócili, tym, że powiedzieli, że już jest jedna właśnie szkółka tak? i że to nie ma sensu. I o niepowstaniu i nieodniesieniu nie sukcesu w dalszym etapie naszych przedsięwzięć, które, które chciałem organizować wokół tej szkółki, zadecydował głos urzędnika, co jest po prostu jakimś absurdem, bo szczerze powiedziawszy, jak urzędnik może decydować, czy w danym mieście ma to szansę bytu, tak? I najśmieszniejsze jest to, że odmówili nam darmowe, darmowej sali właśnie na podstawie tego, że już taka inicjatywa jest i że nie, nie będziemy wspierali kolejnej. A my chcieliśmy zrobić turniej szachowy, który byłby przedsięwzięciem, które miałoby też promować miasto Otwock. Co ciekawe, Karczew który jest dużo mniejszą miejscowością. Doczekał się chyba nawet międzynarodowego turnieju. W sensie na pewno były osoby z różnych krajów, ze wschodu przyjeżdżały różne osoby na te turnieje, więc w jakiś tam sposób popularyzowało tą, tą miejscowość. I my, naszym ogólnym planem było to, że my też chcemy spopularyzować odwoc przez posiadanie bardzo dobrego, prestiżowego turnieju. Ja nawet wygospodarowałem budżet na nagrody na bardzo wysokim poziomie na tamten czas, bo już powyżej, powyżej na pewno 10 tysięcy złotych chciałem wydać na budżetu, na, 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 na nagrody, bo zależało mi, żeby ta szkółka szachowa została w taki niecodzienny, niecodzienny niecodziennymi metodami wypromowana. Nie na zasadzie tylko facebookacy, czy nie tylko plakaty na mieście, tylko przyjeżdża tutaj elita młodzieży i dzieci z, z Polski i z Europy Wschodniej, i realizujemy, realizujemy bardzo fajny turniej szachowy, gdzie bardzo mocno puszujemy ten chess mind, czyli naszą szkółkę szachową. Gdzie pokazujemy na każdym kroku tego turnieju, że my jesteśmy organizacją, która chce te dzieci i młodzież kształcić pod kątem szachowym. No niestety to nie pykło z kilku powodów. Zbyt wolno odpowiadaliśmy na maile klientów, jakby to nie było nasze podstawowe no, nie była to nasza podstawowa działalność, więc, więc niestety, ale nie, nie za szybko odpowiadaliśmy na, na maile, które do nas przychodziły, bo ja wtedy też rozwijałem swoją agencję interaktywną i tam miałem, z tamtego źródła pozyskiwałem pieniądze takie, które mnie utrzymywały w tamtym czasie, ale to to, to jakby do, było do wybaczenia, bo te, bo te odpowiedzi następowały po trzech, czterech dniach, czyli jeszcze... Nie tak tragicznie, jak sobie zobaczymy usługi lokalne. Ja na przykład teraz szukałem podwykonawcy pewnego, pewnej rzeczy, i, 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 i maile spływały do mnie po, po tygodniu, dwóch, a, a często w ogóle nawet ich nie, nie, nie otrzymywałem. Więc to nie było, nie było coś, co totalnie nas przykreślało. Na pewno mieliśmy złe podejście do cennika, czyli właśnie chcieliśmy być elastyczni do każdego klienta, który do nas przychodzi, przez co nasze grupy nie były. Zbyt, zbyt mocno powiązane, nie były zbyt duże przede wszystkim. Zamiast je połączyć, powiązać ze sobą i, i spowodować, że te osoby będą przychodziły ze sobą razem na zajęcia, myśmy w cenie, w cenie usług lekcyjnych mieli, dawaliśmy praktycznie indywidualne lekcje, bo zdarzało się, że na przykład na daną godzinę przychodziła tylko jedna osoba albo dwie osoby, więc testowały bardzo mocno zindywidualizowane lekcje w cenie takiej pakietowej, takiej abonamentowej dla wszystkich. No, małe miasto na pewno było przeszkodą, czyli. Otwock już wtedy miał tą szkółkę, inną szkołę czy lekcje szachowe i to też to powodowało, że jakieś tam nasycenie tego rynku na pewno było. Być może gdybyśmy sięgnęli po Warszawę, a nie po Otwock, to mogłoby się to dużo lepiej nam udać, ale też niekoniecznie, bo może się mogłoby się okazać, że na przykład reklama na Facebook Adsach byłaby albo droższa, albo mniej skuteczna, bo na przykład nie, nie udałoby nam się tak bardzo dobrze profilować tych ustawień. Co jeszcze... Co jeszcze uważam za, za porażkę? To na pewno to, co wspomniałem, czyli niedopasowanie się z urzędnikami i, i nie stworzenie ciekawej inicjatywy, która miałaby puszować. Nauczyłem się na pewno na, na, z tego tyle, że, że dobra metoda reklamy wydarzeń lokalnych, czyli bo zrobiliśmy takie wydarzenie jedno za darmo o, o opowiadające o, o, o lekcjach szachowych i nauce poprzez szachy, że to jest bardzo dobry klucz, ale nie możemy go reklamować w sposób tradycyjny, My go niestety zareklamowaliśmy plakatami, co było kontrintuicyjne do tego, co robiliśmy do tej pory, bo do tej pory właśnie reklamowaliśmy się Facebooka, sami, tak pozyskiwaliśmy klientów i to się sprawdzało jakoś. Oczywiście to nasycenie nie było satysfakcjonujące, ale się sprawdzało. Natomiast niestety, na takie darmowe wydarzenie, które raz zorganizowaliśmy, postanowiliśmy zaplakatować miasto. I naprawdę rozwieśliśmy masę plakatów. Naprawdę rozwieśliśmy ich setki, setki na małe miasto. I przyszło tam chyba cztery osoby, z czego dwie totalnie, czy tam pięć osób, z czego dwie totalnie nie były w targecie naszej, naszej, naszego przedsięwzięcia. Dodatkowo zaprosiliśmy prasę lokalną, która zrobiła o nas materiał, ale to się też nie poniosło za specjalnie, tak, bo byliśmy gdzieś tam w tej prasie bardzo nisko ulokowani i to było podpisane jako reklama, więc to też było zainterpretowane jako, jako rzecz, za którą my zapłaciliśmy i, i to nie było opisane jako fajne przedsięwzięcie w odwodzku rusza, tylko kolejny sposób na spędzanie czasu przez twoje dzieci. I taka reklama w prasie lokalnej, czego też bardzo dużo się że budowanie PR-u o media lokalne jest bardzo ciężkie i powinno się odbywać przez właśnie nie płacenie za sponsorowane artykuły, tylko przez budowanie fajnych inicjatyw. Co ciekawe, później mój znajomy stworzył jeden raz, niestety tylko jeden raz, planszówkowy Otwock. Takie wydarzenie. I też... Prasa nie przyjechała tylko dlatego, że nie chciał zapłacić za sponsorowany artykuł czegoś takiego, a przedsięwzięcie było ogólnokrajowe. Ludzie przyjechali z całego województwa, a nawet spoza województwa mazowieckiego, żeby, żeby wziąć udział w takim przedsięwzięciu. I to jest właśnie to, dlaczego ciężko się pracuje ze prasą lokalną. Ale PR można budować teraz, już na przykład wiem, że bardzo mocno. Przez bycie na lokalnych grupach. To można się naprawdę bardzo fajnie wypozycjonować jako ekspert, czy jako osoba, która rozpoczyna dyskusję. Oczywiście trzeba mieć dość twardą skórę, dlatego że wszyscy na początku atakują, że chcesz zarobić na tym przedsięwzięciu, że to i tak nie ma racji wybytu w naszym mieście. I tak dalej, i tak dalej. Trzeba po prostu mieć pancerz do tego. Że będzie krytyka, że na tych lokalnych grupach niestety, ale ludziom się nic nie podoba, i, i to jest to, dlaczego, dlaczego ja uważam, że źle zrobiliśmy, że na przykład nie, nie budowaliśmy PR-u organicznie przez właśnie grupy lokalne, facebookowe, przez fajne przedsięwzięcia i z totalnym marginalizowaniem prasy. Jeżeli ktoś chce ode mnie pieniądze za, za poinformowanie o fajnym wydarzeniu lokalnym, a to jest ich de facto ich biznes, żeby informować o ciekawych inicjatywach, to ja nie chcę współpracować z takim partnerem, który oczekuje ode mnie pieniędzy, dlatego że ja mu dostarczę, nie dość, że mu dostarczę fajny kontent, to jeszcze będę musiał za to zapłacić. Kolejnym przedsięwzięciem był chyba największa moja porażka, to kupuj, kupuj lokalnie. Właściwie to miał być taki grupon dla firm, które, dla osób, które chcą kupować lokalnie. Właściwie ciężko powiedzieć, czy to był grupon, bo, bo, bo nawet nie stworzyłem opcji monetyzacji tego portalu, Chciałem, moją inicjatywą było pomoc moim rodzicom, tak, bo w, tamtych, w tamtym czasie słyszałem, że moi rodzice dość dużo narzekali na to, jak wygląda wygląda biznes lokalny i że coraz więcej sklepów wielkopowierzchniowych zaczyna im zagrażać i, i mój motyw był po prostu chęć pomocy rodzicom, a nie zmonetyzowania tego i faktycznie nie miałem, nie, przez to, że nie stworzyłem jakiejś jakieś procedury pozyskiwania pieniędzy czy, czy chociażby wizji monetyzacji tego przedsięwzięcia, to, to ono upadło po kilku miesiącach, bo nie wiedziałem jak to rozwijać. Nie miałem pomysłu na content wokół tego, a można było stworzyć bardzo fajne wywiady na przykład z lokalnymi rzemieślnikami, z osobami, które sprzedają tutaj lokalnie. Więc jeżeli szukasz pomysłu na, na przedsięwzięcie lokalne, to, to uważam, że to jest całkiem dobre, tak? Tylko, że to musiałoby się oprzeć dobrze o content. No i na przykład pozyskiwać pieniądze z kilku źródeł, tak, na przykład artykuły sponsorowane, wydarzenia sponsorowane, patronaty, trochę miks lokalnej prasy i właśnie takiego grupona, tak, że możesz miksować jakieś przedsięwzięcia lokalnych, lokalnych firm i na przykład zrobić fajny festiwal z lokalnym jedzeniem, albo jakieś inne wydarzenia, gdzie po prostu sprzedajesz abonamenty, że, że na przykład, nie wiem, jeden bilet upoważnia cię do jedzenia w różnych lokalach, albo Cokolwiek innego, co popularyzuje takie, takie rzeczy. No, oczywiście status tego projektu jest taki sam, jak wszystkie wymienionych poprzednio, czyli już nie istnieje. Design projektu był beznadziejny. To był pierwszy błąd. Ciężko w ogóle tutaj tak na dobrą sprawę mówić o błędach, bo, bo, bo tutaj nie pozyskałem ani złotówki, ani nawet nie miałem, nie miałem nawet pomysłu na to, żeby pozyskiwać te, tą, te pieniądze, ale jedna rzecz na pewno była cenna. To była cegła, do tego, że powstał później ślubny otwórc, czyli portal usług ślubnych lokalnych, i tam już zarobiłem, w sensie zarobiłem trochę pieniędzy w pien... materialnie, a trochę barterowo, ale już opisuję to, to przedsięwzięcie. To był taki katalog, którego celem było, celem było właśnie promowanie fotografów, operatorów kamery. Kwieciarnie, czyli wszystkie firmy, które biorą udział w ekosystemie ślubnym, sale weselne, I, i, i cel był taki, po prostu, żeby zarabiać abonamentowo od tych wszystkich osób, bo ja byłem wtedy w dysmięcie wypozycjonowany wszystkie, dos naprawdę dosłownie wszystkie lokalne frazy. i Wtedy już jakby trochę miałem tego SEO za sobą, i tutaj zdecydowanie, zdecydowanie dobrze mi poszło wypozycjonowanie, czyli jakby generowanie tych leadów dla takich. W sumie to był taki marketplace, więc dla klientów moich klientów, wiem, że to było skuteczne. Po pierwsze, dlatego, że sami się do mnie zgłaszali zgłaszały osoby, które, które chciały wziąć udział w być w tym katalogu. Po drugie, wiem, dlatego, że mój przyszły szwagier, znaczy obecny szwagier, a, a wtedy jeszcze przyszły, dodał się do tego katalogu i miał regularnie zapytania. Mało tego, sfinalizował jakieś transakcje. Przez ten portal, więc można powiedzieć, że, że, że dawałem korzyść i dla klientów, moich klientów, i, dla i, i też miałem korzyść z tego, że klienci chcieli korzystać z tego. Błędem tego przedsięwzięcia, i to chyba najwa najważniejszym, że skupiłem się wyłącznie na usługach lokalnych. Mój, mam znajomego, który zrobił na dużo większym obszarze podobną inicjatywę i dzisiaj zarabia, do dzisiaj zarabia. Naprawdę konkretne pieniądze. Mógłby właściwie. ma kilka firm, mógłby żyć tylko i wyłącznie z tego katalogu, no ale jakby ten katalog nie jest aż tak duży, żeby robił tylko to. Miał bardzo dużo czasu i przestrzeni na to, żeby robić inne rzeczy, więc robił też inne rzeczy. Ja popełniłem błąd, że to było lokalne, więc nawet jeżeli sprzedałbym, nie wiem, kilkadziesiąt abonamentów rocznych, to to byłby tylko dodatek. Oczywiście kilkadziesiąt to byłoby. Bardzo mocne nasycenie rynku, bo nie wierzę, że prawie każdy korzystałby z każdy kamerzysta, czy każdy operator kamery czy każdy fotograf korzystałby z mojego rozwiązania. Natomiast nawet gdybym osiągnął bardzo duży, yy, duże nasycenie rynku, to to jednak lokalny rynek nie pozwoliłby mi się z tego utrzymywać albo nawet myśleć o, o, o utrzymywaniu, czy, czy nawet to nie, byłby, nie byłaby gra warta świeczki, dlatego że więcej musiałbym e, czasu tracić na na dbanie o ten marketing i utrzymywanie tych pozycji i, i, i innych niż dostawałbym z tego przychodu rocznego. Bo gdyby to był chociażby dodatek fajny, gdzie nic nie trzeba robić, a pieniądze wpadają, to jeszcze można by było to rozważyć. Natomiast natomiast więcej trzeba by było biegać za rzeczami wokół tego przedsięwzięcia, niż faktycznie dostawałbym zwrotu z tej inwestycji. Na pewno bardzo, ważnych, bardzo ważną lekcję, jaką otrzymałem, to konsekwencja. Gdybym konsekwentnie doklejał, gdybym nie nazwał tego ślubny otwór, tylko doklejałbym kolejne miejscowości, a, a nazwa nie byłaby właśnie zamknięta do konkretnej jednej lokalizacji, to prawdopodobnie powolutku, pomalutku, to ten projekt miałby dzisiaj, nie wiem, z, z 7-8 lat. Więc jeżeli przez 7-8 lat miesięcznie, nie wiem, Odpalałbym jeden, jedno miasto, więc to dzisiaj miałbym nie, kilkadziesiąt miast w ofercie. Prawdopodobnie w większości Seo już by tak pracowało, że miałbym bardzo mocno stworzone zalążki tego, żeby, żeby być kluczowym takim katalogiem, przynajmniej tutaj lokalnie, w okolicy. To też daje fajne możliwości, jako wpływ na, na różne rzeczy miałbym też wpływ na, na to, jak się kształtuje ta branża, tak, że ludzie musieliby korzystać z takiego katalogu. I ja w tym czasie też stworzyłem inną markę, Nazywa się Dream Day. Tam też popełniłem kilka fajnych błędów, między innymi to, że dreamday.pl, ale z myślnikiem pomiędzy, więc dream a day był myślnik i wiele ludzi nawet, którzy dostali wizytówkę, mówili, że nie trafiało do mnie, tylko zupełnie w, innym, w inne miejsce z tego, co... Kojarzę w tamtym czasie była agencja Dream Day, która zajmowała się organizacją Wedding Plenerem. Wedding plenerzy mieli tam taką domenę, i to powodowało, że pchałem komuś ruch i być może nawet doprowadzałem do transakcji. To był taki podstawowy błąd, jeżeli chodzi o to, zrobiłem kilka innych błędów, między innymi, że nie byłem konsekwentny, tak? Wypozycjonowałem kilka fajnych fraz. I zamiast kontynuować to, i, i chociażby utrzymywać te frazy, to gdzieś tam prze, 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 przejadłem trochę potencjał, tak, bo jak coś, coś wpadało, to zamiast zainwestować to, i, i to był też przecież site projekt, bo w tym czasie prowadziłem agencję interaktywną, to mogłem przecież równie dobrze mogłem tylko reinwestować te pieniądze, które przychodziły. One przychodziły coraz rzadziej rzadziej rzadziej, aż po prostu wyschły, i nie chciało mi się kontynuować tego, tego przedsięwzięcia. Na pewno. Miałem bardzo fajny logotyp, który bardzo fajnie się kojarzył ślubem, z całą tą otoczką. Chciałem z Dream Dayu zrobić taką firmę, która jest w stanie kompleksowo obsługiwać śluby. I, i tutaj miałem na myśli nie tylko zaproszenia, z którym, od których my wyszliśmy, czy nie tylko rozkładanie kwiatów w kościołach, bo, bo mój wujek, świętej pamięci, mój ojciec chrzestny, miał taką firmę, która zajmowała się rozstawianiem, rozstawianiem kwiatów właśnie w, czyli zdobieniem kościołów w trakcie ceremonii, to, to szczerze powiedziawszy, niestety, ale nie, nie, nie ten brak konsekwencji spowodował, że i trochę też rozproszenie w początkowej fazie, że chcieliśmy być od wszystkiego, że, że ni, jakby z Dream Dayu nie było nigdy dużych pieniędzy i nigdy nie stworzyliśmy fajnego projektu, tak? Tam w pewnym momencie zaczęła pomagać mi moja mama, ale no, moja mama też nie jest jakimś przedsiębiorcą z krwi i kości i nie, nie wiedziała też, w którą stronę powinniśmy to pchać, żeby zacząć zarabiać na tym pieniądze. Dzisiaj, gdybym miał to zrobić, gdybym mógł zrobić i podcast, i wideo, i całą otoczkę do takiej do branży ślubnej, to, to byłoby to coś pięknego. Kobiety przygotowują się. Od dwóch lat, od, mini, od minimum roku do dwóch lat do własnego ślubu, i to jest kapitalny czas, żeby poprowadzić całą ścieżkę przez podcasty, przez bycie na YouTubie i zrobienie naprawdę bardzo fajnego content marketingu w stosunku do tego. Tym bardziej, że jak patrzę na tą branżę, to jest kilka jednostek, które potrafią robić content, ale jest masa które nie potrafią kapitału, który posiadają wykorzystywać. Czyli zapraszać, zapraszać po prostu do swoich audycji na temat tego, zrobić fajny, fajny podcast. W ogóle brak podcastów w tej branży to jest. Moim zdaniem, bardzo, duża, bardzo duże, bardzo niezagospodarowane pole, które powinno się fajnie zainicjować. Nawet mam, mam pomysł, ale to nie jest, nie jest o tym odcinek, jak taki podcast mógłby wyglądać. Ale na, na pewno nauczyłem się wtedy rozmawiać z klientami, bo to były moje pierwsze rozmowy z klientami. Bardzo mocno udało mi się zaadresować potrzeby, bo jednak decydentem jest tutaj. Kobieta, nie mężczyzna, tylko kobiety w większości decydują o takich kwestiach, jak kwiaty na, na ślub czy zaproszenia ślubne, więc bardzo dobrze mi się udało zaadresować potrzeby. Gdybym miał to dzisiaj robić, na pewno fakt, że na pewno to dzisiaj by trwało dużo dłużej rozwijać czegoś takiego, bo musiałbym totalnie postawić na marketing treści, ale na pewno byłoby to warte, byłaby to gra warta świeczki. Dlatego że, dlatego, że ta branża jest dość mocno niesprofesjonalizowana. W sensie jest kilku graczy, którzy potrafią w to, ale jest masa na tym rynku takich Januszy czy wujków, którzy mają kamerę, aparat i, i chcą na, na nim być po prostu na tym rynku i dla nich zarobienie dodatkowych 2000 czy tam 3000 tysięcy w miesiącu, to jest cały, cały, cała potrzeba, którą oni posiadają, więc bycie tutaj numerem jeden nie jest wcale takie ciężkie, tak przez profesjonalne treści, przez profesjonalne prowadzenie tego biznesu itd. dalej. kolejne moje przedsięwzięcie to sklep ze zdrową żywnością sklep, który nadal istnieje nazywa się sklep Zdrowie, to lubię .pl. i i i tak jak mówię tutaj to jest to sklep ze zdrową żywnością, kosmetykami naturalnymi i olejkami eterycznymi. Jak, jak pozyskujemy tutaj klientów? Testowaliśmy różne metody: SEO, Content Marketing, Allegro jako platforma sprzedażowa, czy Google Ads, czy Facebook Ads, i, i wszystkie, wszystkie te, te, te rzeczy przetestowaliśmy. Mamy swoje spostrzeżenia. Na chwilę obecną, w roku 2019, ta sprzedaż była bardzo. Kiepska, ale wiemy, w jakie kanały chcemy gospodarować w 2020 roku, i to właśnie o tym projekcie powiedziałem, że mamy teraz dedykowaną osobę na 2020 rok. Więc mocno wierzę, mocno wierzę w to przedsięwzięcie. Już dość długo, już długo czasu z tym przedsięwzięciem mamy do czynienia, więc. Liczę, że 2020 to będzie kilkukrotny wzrost w stosunku do tego, co mamy w chwili obecnej, a że, że te przychody są jakieś marginalne, śmieszne, małe, więc nie będzie, nie powinno być z tym problemu. Lekcje no to pierwsza lekcja, jaką wyciągnąłem z tego, to bardzo ciężko się robi biznes na małych kwotach. Czyli jeżeli wartość koszyka jest między 50 a 100 zł, czyli transakcja jest 50-100 zł, i z tej transakcji. I jeszcze musimy oddać czas za oprowizy dla Allegro, musimy w tym zawrzeć koszty reklamy Google Ads, pozycjonowanie i tak dalej. To się okazuje, że na tych małych kwotach bardzo ciężko buduje się skalę, którą chcemy osiągnąć. Więc e-commerce jest mega dobrym, fajnym, fajnym biznesem, ale na pewno trzeba zdać sobie sprawę, że na takich małych transakcjach, małych koszykach, a my mamy małe koszyki, bo mamy. Z tego co pamiętam, między 60 a 150 zł, w zależności od okresu. 60 w mniej świątecznym okresie, w 150 zł nawet w okresie świątecznym mają tą średnią koszyka, bo jest, bo jest dużo takich transakcji typowo świątecznych, ale to są nadal bardzo małe kwoty. I jeżeli sobie nawet zdamy, spra zdamy sprawę, że mieliśmy w święta mieliśmy transakcje po 300-600 zł, i jeżeli, jeżeli nawet z takiej transakcji na 600 zł bardzo mało finalnie zostaje, no to. No to Trzeba sobie zdać sprawę, ile musi być tych klientów, pula tych klientów, żeby zbudować duży, fajny, fajnie, prosperujący biznes. To jest pierwsza lekcja, której się nauczyłem. Kolejna rzecz to, że e-commerce jest bardzo ciężki biznes. Fajny, ale ciężki, bo do tej pory wydawało mi się wpuść duży ruch na sklep i masz sukces. No nie, jakby wpuszczenie ruchu to jest krok pierwszy. Jakby optymalizacja konwersji zwłaszcza w sklepie, który, tak jak zdrowie to lubię, nie ma marki zbudowanej, nie jesteśmy, nie jesteśmy na Opineo, nie mamy x transakcji potwierdzonych itd., itd. no to niestety, ale ten, ten biznes jest ciężki, tak? Bo mamy czasami dni, gdzie mamy nawet w setkach osób wizyty, a transakcja jest jak na lekarstwo. I to już nawet nie jest 2% przysłowiowe, czy tam 1-2% przysłowiowe, to jest dużo, dużo mniej. I dlatego ten biznes słusznie się mówi, że będą wygrywali tacy duzi z bardzo dużym zaufaniem społecznym klientów, tacy jak Allegro, Amazon itd., itd. bo ci mali gracze tacy jak my, Niestety, albo stety, to też ma dwie strony. Niestety, będą marginalizowani przez to, przez to że są nieznani, że ludzie nie ufają takim, takim sprzedawcom. A jak prze, przez święta robiliśmy też bardzo dużo zakupów u innych osób, to widzimy, jak dużo sprzedawców jest jeszcze na, na etapie piaskownicy. Mieliśmy transakcję, gdzie kupiliśmy termometr i kłóciliśmy się. 16 dni trwał proces, proces odzyskiwania pieniędzy, przepraszam, wysyłki drugiego towaru. Dlatego, że właśnie tak podszedł do nas sprzedawca, że to zawsze kwestia 12 zł i, i nie, chciał nam przez, nie chciał nam zaproponować wymiany tego towaru przez 16 dni. Po prostu to jest ciężki rynek, ale też zepsuty dość mocno przez amatorów sprzedawców. Relacje, kolejna rzecz, której się nauczyłem, to że relacje w małych, w małych przedsięwzięciach, relacje z klientami są kluczowe dla jego egzystencji. Dobrzy kontrahenci z kolei są na złota. My działamy w modelu, w którym nie wszystko mamy. Zestokowane, nie wszystko mamy na magazynie, więc dobry partner, który bardzo szybko do nas wysyła towar, jest na wagę złota, bo my sprzedajemy towar, którego jeszcze de facto nie mamy na magazynie. Wiem, że tak działa większość branży, ale jeżeli masz partnera, który opieszale ci wysyła ten towar bardzo powoli, no to niestety, ale nie ma szansy, żebyś wziął i. Był atrakcyjny na tle pozostałych. Tak, Jeżeli ty wysyłasz towar po pięciu dniach, no to hello, w XXI wieku niestety to nie jest żadna, żadna rzecz. No i tutaj na pewno bardzo ważne jest to, aby nie podejmować decyzji na temat wprowadzania towarów, bo mojej żonie się to podoba, bo mojej teściowej się to podoba, bo mój teść powiedział tak. Czyli jeżeli wprowadzamy towar i, i chcemy posłuchać opinii, to nie dlatego, że ktoś w rodzinie powiedział, że to jest fajne, ładne. Często nie chcąc nas urazić, tylko po prostu opiniowanie, opiniowanie, opiniowanie. Bo im, większe, im większą grupę zbierzesz osób, które zaopiniują ci, czy, dana, czy dany towar jest fajny, czy nie jest fajny, tym, tym lepiej. Kolejne przedsięwzięcie to Bond Junior. To jest portal pracy dla juniorów. Niestety rozbiło się tutaj o to, że nie mieliśmy dedykowanych zasobów do rozwijania tego projektu. Już wtedy, rozwija, już wtedy był bardzo mocno rozwinięty portal marketingibiznes.pl i to już jakby to był, to był chyba czwarty rok działalności portalu, jak powstał bon Junior, albo przynajmniej trzeci z hakiem. Nie, czwarty. Na pewno to był czwarty, to było powyżej czwartego roku działalności, więc. więc Mieliśmy też inne, inne wyzwania z naszą podstawową działalnością i ten site projekt, jakim był Bon Junior, niestety by został zmarginalizowany. Ja nie dałem odpowiednich zasobów w postaci ludzi, którzy mogliby, którzy mogliby czy to pozyskiwać nowych ogłoszeniodawców, czy pozyskiwać jakieś inne partnerstwa, a rynek juniorów jest bardzo atrakcyjny i wbrew pozorom da się na nim zarobić. Tylko, niestety, ale musi być osoba dedykowana, która w sposób kompleksowy zajmie się tym przedsięwzięciem, tak? Jest z tego co widziałem, podobna inicjatywa w branży IT dla programistów, ale to jest tak jak mówię, dosyć, to jest naprawdę na razie. Wycinek rynku, bo naszym celem było dla wszystkich atrakcyjnych branż, czyli agencje interaktywne, Software house'y, Startupy pozyskiwać te stanowiska juniorskie, ale to też po pierwsze, wymagałoby dużo edukacji rynku, po drugie dużo rozmów z rynkiem, a po trzecie też dobrej jakości kształcenia, dobrej jakości juniorów, którzy nie byliby kompletne, kompletnie tacy do, do przyuczenia, tak? Co ciekawe, nauczyłem się bardzo dużo. Robić dobrego customer care, customer development, czyli po prostu rozmów z klientami, zanim, zanim coś zrobimy. Ja odbyłem wtedy rekordowo, bo, bo to już można, można było liczyć w górnych dziesiątkach, czyli ja, to, ja typuję, że około 200-300 takich rozmów odbyłem w trakcie pierwszej fazy budowania Bond Juniora. Robiłem to wręcz fanatycznie. Wszystkie swoje zasoby, sam, samą swoją osobę, obciążyłem tak bądź juniorem, że szczerze powiedziawszy, bardzo mocno zaniedbałem w tamtym czasie obowiązki w marketing i biznes i niestety też zabrakło mi konsekwencji, ale, ale do czego zmierzam? Że w tamtym czasie jak odbyłem tych mnogość tych rozmów z różnymi, różnymi osobami, które chciały rekrutować juniorów, to miałem głowę przepełnioną feedbackiem. Nigdy w żadnym projekcie nie rozmawiałem tak intensywnie jak właśnie w Bon Juniorze na temat powołania danych rzeczy. Rozmawiałem o tym, jak mogę monetyzować ten portal, jak, jakie wartości oczekują ode mnie nasi klienci. Z juniorami rozmawiałem, żeby za, zapytać się ich, jakie jest ich oczekiwania od takiego portalu pracy. Szczerze powiedziawszy, wierzę, że dobrze zbudowany taki portal może robić na pewno powyżej 100 tysięcy przychodów miesięcznie. Jakby mam, mam znajomego, który rozwija portal pracy w branży w branży właśnie IT i reklamowej, i wiem, że tam rynek jest ogromny i wiem, że jeżeli jakaś osoba zajmie się tego typu przedsięwzięciem w 100%, zrobi dobry development portalu, bo my też położyliśmy trochę na, na tym, że zrobiliśmy na platkach ten portal, po, po, położyliśmy kilka możliwości rozwoju tego portalu, więc jeżeli ktoś czuje się na siłach żeby zrobić taką inicjatywę, to musi po prostu 100% swojego czasu zaangażować, żeby albo dedykowanego zasobów w obrębie swojego zespołu, ale ma to, ma to moim zdaniem bardzo duży, bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi o kolejną moją inicjatywę, to jest agencja Livo. Najciekawsza rzecz, bo to jest agencja, która jest, teraz jest agencją content marketingową, My bardzo dużo usług kontentowych realizujemy, ale przez pewien moment to była agencja, która była od wszystkiego, a później była agencja od wszystkiego dla sklepów internetowych. Czyli jakby to bycie od wszystkiego trochę trochę mocniej już okrojone, ale nadal, nadal to było od wszystkiego, dzisiaj realizujemy usługę content marketingową, głównie dla dwóch obszarów, dla sklepów internetowych i dla software house'ów wraz ze startupami, czyli takie podmioty technologiczne i, i, i ten pivot to było, to było najważniejsze, co odkryłem, tak, Jak skupiliśmy się tylko i wyłącznie na, Marketingu treści, to zaczęliśmy być bardzo rentowni i zaczęło to naprawdę fajnie iść. Po pierwsze, stworzyliśmy proces powtarzalny, sprzedażowy, po drugie, doszliśmy już do poziomu, w którym rozumieliśmy zarządzanie projektami treściowymi. No i szczerze powiedziawszy, zrobiliśmy kilkadziesiąt bardzo udanych projektów, czego nie mogę powiedzieć o, o, tym, o tych latach wcześniejszych, gdzie byliśmy agencją performance'ową, a właściwie e, nie wiem, kompleksową chcieliśmy być agencją i to na pewno, na pewno nie, nie daje się tak łatwo zrobić. Jak pozyskiwaliśmy klientów? Inbound marketing, bardzo dużo na marketingu treści uzyskaliśmy, bardzo dobrze sprzedawało nam dedykowane blog posty dla konkretnej branży, typu Content marketing dla software House'u, Super dla startupu, super. Bardzo mocno te inicjatywy bardzo dużo nam lidów dawały. W tym czasie jeszcze rozmowy na startupach, jak rzucało się tam linka, to, to naprawdę ruch z tego był kosmiczny. Teraz niestety przez różne algorytmy i zaniedbanie tej grupy. To, 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 to niestety tak już fajnie kolorowo nie jest, ale w tamtym czasie pamiętam, że jak wrzucaliśmy posty, to mieliśmy dużo lidów. Mieliśmy, obsługiwaliśmy dużo fajnych house'ów, No teraz, teraz znacznie nie bo, bo skupiam się jeszcze że powiedzmy na własnych produktach w marketing i biznes, a marketing i biznes to jest kolejna inicjatywa, która też jest, która jest teraz właściwie korowym moim przedsięwzięciem, i wokół portalu, czy, czy właściwie bloga marketingbiznes.pl i grupy o tej samej nazwie, czy, czy też podcastu i, 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 i kanału na YouTubie, robimy, robimy przedsięwzięcia. Które, których celem jest usprawnienie i polepszenie sytuacji polskich, polskich founderów. Chcemy, żeby faun, polscy founderzy nabywali kompetencji, których do tej pory brakowało na polskim rynku. Chcemy stworzyć, już stworzyliśmy konferencję, która ma łączyć founderów. Na pierwszej edycji było, sprzedaliśmy 180, 180 wejściówek. Teraz w marcu, 24 marca mamy. Już, już mamy przebitą tą, tą liczbę, więc już mamy więcej niż w pierwszej edycji sprzedanych, a do, do, do tego czasu jeszcze jest 3 miesiące zostało, więc zakładam, że będzie powyżej 200, 200 founderów z całej Polski tego dnia i to jest pierwsza, pierwsza, pierwszy element. Kolejnymi elementami będą inne produkty dla founderów, które wokół tego portalu, wokół naszego portalu marketing i biznes powstały. Oczywiście portal sam w sobie był rentowny przez sprzedaż reklam, ale gdy spiwotowaliśmy się na własne produkty, na konferencje, na kurs cyfrowy, niedługo zrobimy drugi, drugi kurs cyfrowy, prawdopodobnie książkę dla Founderów wydamy, no to, to teraz dopiero widzę sens produkowania treści i, i tego pivotu, który, którego dokonaliśmy, bo to była jedna z najlepszych, najlepszych rzeczy, które zrobiliśmy. W przyszłym roku, w marcu, będą piąte urodziny marketing i biznes i ten pivot, który dokonaliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, spowodował, że jesteśmy w bardzo fajnej, komfortowej w komfortowej sytuacji. No i oczywiście też okazuje się, że medium i stworzenie takiego medium, które jest, myślę, że szanowane i rozpoznawalne jest bardzo, fajnym, bardzo fajną tubą do przekazywania informacji. Na pewno w 2020 roku będziemy pracowali nad kilkoma rzeczami, które chcemy jeszcze bardziej poprawić, w, jeżeli chodzi o produkcję treści, ale już wielu rzeczy naprawdę nauczyliśmy się na podstawie budowania tych produktów i, i budowania kontentu wokół, wokół tych inicjatyw. Podsumowując cały, całą moją drogę, uważam, że jest sens budowania. Syryjnie produktów, projektów, dlatego że zawsze jest szansa, że któryś, któraś kolejna inicjatywa będzie po pierwsze tym game changerem w twoim życiu, że to będzie twój z, z, albo że site projektu stanie się twoim projektem życia. Tak było właśnie z Marketingi Biznes, który e, był w momencie, gdy agencja Eliwo już zaczynała zaczynała przynosić pierwsze pierwsze poważne pieniądze, to Marketingi Biznes powstał jako taki site projekt. E, na początku monetyzował się przez reklamę, później po, po piwocie zmienił, zmienił się, więc zmieniło się totalny model, totalnie przemienił się model biznesowy, co, co okazało się być bardzo skuteczną, skuteczną rzeczą. I dzisiaj wiem, że nauczyłem się o tym, żeby bardziej mocno fokusować się na projektach, żeby nie odpuszczać zbyt wcześnie, żeby. Dedykowane zasoby często uwalniać do prowadzenia, prowadzenia projektów. No i zdecydowanie uważam, że, 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 że budowanie projektów powinno, powinno się odbywać w sposób sprofesjonalizowany. Czyli od początku masz. Wizję na to, jak będziesz zarabiał. Nawet jeżeli ta wizja w międzyczasie się zmieni, bo, bo być może będziesz piwotował, to jest ważne, żeby od początku wiedzieć, jak będziesz zarabiał. Kilka moich projektów i projektów moich kolegów rozbiło się tylko dlatego, że od początku nie miało jasnej, sprecyzowanej wizji monetyzacji, albo opierało się na, na zasadzie, że będziemy robili to dlatego, że mamy z tego fan, albo że, że po prostu to jest nasza pasja. I po kilku, nawet czasami latach, przychodzi taki przykry. Przykry plask od życia, że, że jakby y, pasja to jedno, ale też znamy historię takich lu ludzi, którzy rzucili swoją pasję, dlatego że ona zjadała zbyt dużo czasu i dużo też czasami pieniędzy, a nie powodowała, że, że, że mamy pieniądze dla siebie. Dlatego życzę wam i sobie w przyszłości, żeby od początku mieć drogę i wizję, na jak pozyskiwać pieniądze z nawet biznesów, które powstają z pasji. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu i zapraszam po kolejną dawkę wiedzy. Pozdrawiam, Michał Bąk. Słuchaj tego podcastu na Spreaker, iTunes, Google Podcast, Spotify lub w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Zostaw recenzję i bądź zdrów. To był podcast Marketing i Biznes Michała Bąka.